Cześć wszystkim, z tej strony Adik, witam was w kolejnym odcinku z gry Horizon Zero Dawn. I dzisiaj przez wielu już błagana misja do zrobienia, czyli robimy dzisiaj starożytną zbrojownię, czyli pójdziemy po tą najlepszą zbroję z gry. Oczywiście się teleportujemy. To nie ma sensu lecieć na piechotę. No i jeszcze tak na start. Jeśli się Wam podoba to, co robię, zachęcam do subskrypcji. Jeśli tego nie robicie, zapraszam w ogóle do tej całej serii. I teraz ruszyło The Last of Us, więc to też zapraszam na tę serię. Jakby kogoś interesował Jedi Fallen Order, to też jest na kanale. No, także jak coś, to zapraszam, oglądajcie. No, a tymczasem właśnie lecimy do tego bunkru. I powiem Wam tak, przede wszystkim. Wiem, że już część zebrałem, ale nie pamiętam w żadnym stopniu skąd. Więc, bo tam mamy. Ja pamiętam, ta misja to jest 5 ogniw do zdobycia i one są rozsiane po mapie. I pamiętam, że zdobyłem do tej pory chyba 2. Więc. Może być trochę ciężko. Bo pamiętam, że zdobyłem 2, ale nie mam pojęcia, które 2. To jest właśnie problem. Więc nie ukrywam w ogóle, że przez ten odcinek będę sporo szukał po internecie, gdzie są te lokacje, żeby nie biegać tak na pamięć, która jest trochę złudna w moim przypadku, tylko po prostu, żeby ogarnąć, gdzie to jest szybko w miarę i polecieć tam. Dobra, wchodzimy tutaj. To już 2. To jakiś kod. Wygląda na to, że przedwieczni używali tych cyfr do odmierzania czasu. Może w pobliżu jest więcej informacji. Coś, co mi powie, jak to działa. Każde pokrętło ma 4 pozycje. Może jeśli ustawię prawidłowo wszystkie pokrętła... Udało się. Dobra. Teraz sprawdzić drzwi. Te zaczepy trzymają mocno zbroję. Może jest sposób na uruchomienie mechanizmu i zwolnienie zaczepów. Czyli teraz właśnie, Trzeba tutaj są zamontować pod. ogniwa. Tak powinno być dobrze. To są potrzebne teraz następne 3 ogniwa. No i właśnie, w tym momencie zaczyna się trochę problem. Bo teraz muszę posprawdzać w internecie, gdzie te ogniwa są. I sobie poskaczemy trochę po mapie, poteleportujemy się. Szczególnie, że ja nie pamiętam, gdzie tego zbierałem. Naprawdę to jest słabe. Już nie pamiętam. Dobra. Tak mnie zastanawia w sumie, czy
Może w tej misji to się jakoś oznacza, że gdzie ja mam tego szukać, czy coś. Nie, to się nie oznacza. Już miałem nadzieję. Dobra, gdzie to może być? Kurde, nie mogę złapać tego obóz banuków, to jest. Okej, to ma być na wschód od Strażnicy Matki. To tam polecimy, zobaczymy. W ruinach na wschód od Strażnicy Matki. Fajnie wygląda ta pogoda tutaj. Ciekawi mnie, gdzie są te ruiny, bo szczerze mówiąc, serio nie mam Chciał pojęcia. zmyć wszystko. A nie, tutaj, dobra, nieważne, mam to nawet na tej mapce takiej. A, tu są ruiny, no dobra. Okej. A, to jest to miejsce, gdzie gdzie Aloy wpadła, jak była mała. To miejsce. Od razu mówię, to nie będzie jakiś pewnie turboambitny odcinek, bo po prostu będę biegał po wszystkich tych małych pomieszczeniach i tego szukał, nie? Więc nie sądzę, żeby to było jakoś mega ciekawe.
Czyli wiecie co? Chyba tutaj zdobyłem, skoro wydawało mi się, że to może być tutaj, właśnie po takim przejściu przez skały. Tutaj chyba zdobyłem, okej. To następne będzie. Sekundę. Dobra, już wiem, gdzie można znaleźć. Dobra. Zobaczymy, czy zebrałem tutaj. I teraz będę musiał tutaj przejść do tych ruin, wejść do środka tej budowli i na górę. Chyba dobrze idę, ale nie mam pewności. Czy źle idę? Nieważne. Powrót i obejdę z tej strony.
Dobra, jest wejście. Dobra, teraz trzeba przejść te 10 poziomów w górę. I będziemy na miejscu. A, ma super Aloy. Czy właśnie konieczne jest tutaj zejść na dół? Możliwe. Może się kiedyś przydać. Nie, to wróciłem tutaj do punktu wyjścia. Będę musiała coś zostawić. Nie, tu mamy zejście na dół, to nie. Jednak jak gra prowadzi w misji, to jest o wiele łatwiej. Dobra, schodzę znowu. Ale to będzie nudny odcinek. O Boże. Dobra.
Tędy wszedłem, no to nie. Jest droga wyżej, no nie ma drogi wyżej, no to jak ja mam iść, halo? Tylko tu są schody, ale one nie prowadzą nigdzie bardziej. To naprawdę o kij chodzi. Jak ja się gubię w tym bunkrze. Nie, dobra. Schody wyżej. Mam pewien pomysł, aczkolwiek nie wiem, na ile on się sprawdzi. Nie, tu raczej nic nie będzie. Mamy zablokowaną tą drogę na górę, no. Jak przejdziemy tutaj, to jest ta sala. Czy tutaj tak dokładnie? Tu są do wspinaczki, teraz to widzę. Nieważne, po prostu jestem deklem i tego nie widziałem wcześniej. No. No i już jesteśmy poziom wyżej. Tu od razu będziemy mieli parę poziomów wyżej. No jeszcze trochę będzie trzeba do góry lecieć. Najpierw przychodzi chłód, a potem śnieg. Okej, okay. I to ogniwo powinno być tutaj wyżej. Z
tego co wiem. Jest ogniwo. Dobrze, jeszcze jedno ogniwo. Jeśli Ok. znajdę więcej, dostanę się do tej zbroi. No nie jeszcze jedno, ale jeszcze dwa. Aloy, ale no. Załóżmy. Dobra. Tutaj mamy. Okej, okay, to teraz się teleportujemy do. Znowu strażnica matki. Bo tam będziemy mieli chyba w podziemiach jedno. A ja tego nie robiłem wcześniej. Ciekawi mnie w sumie, czy tutaj będą. Czy tu będą jeszcze ci Nora, czy nie. W sensie, bo nie widać ich tutaj nigdzie. Dobra, są jacyś. I teraz, dobra. Teraz będzie tutaj na bok. Czekaj, gdzie to tu było? A, to jest jakaś matka Nora, nie zauważyłem jej nawet. No i mamy ogniwo. Kolejne ogniwo. Potrzebuję tylko jednego więcej i dostanę się do tej zbroi. Okej, okay, jeszcze jedno. Jeśli mi się uda dobrą lokalizację znaleźć, to zdążę to jeszcze zrobić w tym odcinku. No. Dobra, teraz najpierw to trzeba stąd wyjść. Jak wyjdę, to się będę mógł teleportować. Bo tutaj zakładam, że nie mogę. No nie, nie mogę. To nie myślałem. Dożyłam czasów namaszczonej. Gdzie jest wyjście? A, dobra, w złą stronę pobiegłem, nieważne. Osłonąć się. A ich zabójcy zapłacą krwią za swoje czyny.
Okej, szukamy dalej. Gdzie to może być? Dobra, ogniwo z tamtych ruin, z tego wieżowca już mam, to na pewno. I to też mam, to też mam. Czyli zostają dwie lokalizacje. W jednej już wziąłem, w drugiej nie. Tylko nie wiem, w której mogłem to wziąć. Ej, wiecie co? Znalazłem ciekawostkę. Już wiem, z którego nie znalazłem. Robimy misję główną. Bo to jest właśnie w tej misji głównej do znalezienia. Więc lecimy na prędce do misji głównej. Tam, oprócz tego, że popchniemy trochę fabuły jeszcze do przodu, to jeszcze tam będzie ogniwo. Czy jest duże prawdopodobieństwo, że w tym odcinku faktycznie to zadanie skończymy? Bo mamy dopiero pół godziny odcinka, to tam jeszcze można zrobić co nieco. No jeszcze mamy tak plus minus drugie pół, tak? Więc coś tam się zrobi. Ja się zastanawiałem, czemu mi się w ogóle to nie zaznacza, ale jak widać, po prostu to jest taka trasa, że to się nie może zaznaczyć. Nie chcę się z wami bić, nie, nie, nie. A właśnie, miałem to. I mogę w końcu sobie wziąć ten upgrade, dobra. Gdzie lecimy tędy? Nie widzisz mnie. No. Okej. Teraz tam mamy drogę. Tylko bez paniki. No nie, i strumyk. Dobra. Można było wyjść, bo czasem się baguje i ciężko. Więc się udało to spoko. Co tak tupie? A i tak jakby coś dla was, ludzie, spokojnie, jakby te notatki, żeby mieć te notatki na 100%, to nie jest wymagane, jakby, żeby gra była na stówkę, nie trzeba mieć wszystkich notatek. O, w ten sposób wam powiem. Także nie będę tego szukał. Spokojnie. Bo mi też nerwów na to nie starczyło. Więcej skażonych? Nie skażonych, ale nie będą tolerować obecności ludzi. To chyba nic dziwnego.
Nękacze na widoku. Czujki po drugiej stronie. Dziękacze. Tam jest skubaniec. Albo nie, porobię go trochę inaczej. Myk, myk. Bój się. Ale mnie trafił skubany. Dobra, tam jest jeszcze jeden nękacz. No i gdzie tam lecisz? Wracaj. Jest tu. Dobra, rozwalamy. Nie jestem w stanie unieść więcej. Dobra, przejdę sobie przez to pole minowe po prostu. Okej. Teraz wyżej. Wydaje im się, że strzegą gali. Nie sądzę, aby w ogóle myślały. To raczej instynkt wabiący je do jej grobu. Aha, dobra, jeszcze jest drugi. No to fajnie. Przestańcie pruć tym lodem. Zdejmę zaraz. Koniec.
Dalej latasz, no. Już chyba nie lata. I cyk. No nie wierzę. Ale w ogóle chwilę, czy ja z nim w ogóle muszę walczyć? W sensie, bo mi cały czas po prostu pokazuje, że mam tam biec. Może ja go mogę zgubić po prostu i nie muszę się bić. Dobra, to teraz wyzwanie, uwaga, uwaga. Spróbuję zdobyć widokówkę, kiedy ten frajer mnie atakuje. Dobra, spada mu zainteresowanie. No, odleć sobie. Zaraz mnie zgubi. No. Co, on tu się teraz będzie unosił, czy co? Tak będzie się tu unosił. Znów mnie widzi? Tak, znów mnie widzi. No, dobra. Taki tak naprawdę dają te uniki teraz. Dobra, widokówkę zdobędę, tak? Natomiast zobaczymy. Skubanie, tym prądem we mnie strzelił, jak ja nie mogę tego uniknąć. O ty! Nie bawisz się za dobrze? Mnie zrzuci z tego, jestem prawie pewien. Dobra, zrobione. A, no super, Aloy. Pełnia zdrowia. A tak w ogóle nie zastanawia, czemu on mnie tak cutscenkowo zaatakował, bo mam wrażenie, że już taką cutscenkę miałem. W sensie, chyba już tak było raz.
Dobra, gubi mnie. Spokojnie. Ale widokówkę zrobiłem. Tak trochę w hardkorowy sposób, ale zrobione. Czyli następną rzecz. Kolekcję, no widzicie, już jest tutaj wszystko. Jeszcze dwa kwiatki i już będzie cała kolekcja podstawki, więc jest fajnie. Dobra, zgubił mnie i ma już wywalone. Wybiegłem poza jego obszar. Patrzcie, jak to światło wygląda. Aha, uwielbiam światło w grach. Ofiara Gai to spowodowała. Strzaskała wnętrze góry jak skorupkę jajka. Gailoy. A więc byłeś tu już? Tak jakby. Zobaczysz. Przygotowałeś dla mnie ścieżkę do wspinaczki, jednocześnie zostawiając do pokonania armię maszyn? A odkąd maszyny są dla ciebie przeszkodą? Gdybyś potrafiła latać, nie zawracałbym sobie głowy podejściem. Nie patrz w dół, nie patrz w dół. Zależy mi właśnie, żeby się jak najszybciej tutaj wspiąć. Właśnie w takim miejscu spodziewałam się ciebie znaleźć, Silence. Dziękuję. To jeden z wielu warsztatów, jakie zbudowałem przez lata. Latami próbowałem przejść przez ten włas. Wierciłem, wysadzałem, podpalałem. Ale ty chyba nie będziesz mieć z tym kłopotu. Mówisz, jakbyś oczekiwał przeprosin. Skądże? Po prostu nie przyszło mi do głowy, że nie chodzi o siłę, a o klucz w formie człowieka. Zabrakło mi wyobraźni. Tobie wręcz przeciwnie. Gaia powiedziała, że możemy ją jakoś odtworzyć, ale widząc te zniszczenia, nie mam pojęcia jak. Powiedziała, że naprawę będzie można podjąć dopiero po zniszczeniu Hadesa. Miała rację. Odbudowany system terraformowania mógłby posłużyć Hadesowi jako broń. Dzięki poświęceniu Gai musiał poszukać innych metod. Ale myślisz, że odtworzenie Gai jest w ogóle możliwe? Wiesz, do czego zdolne są kotły. Mogą stworzyć każdą technologię potrzebną do budowy maszyny. Na tej samej zasadzie powinny być zdolne do odtworzenia technologii potrzebnej do rekonstrukcji Gai. To trwałoby lata, a nam niestety pozostały już tylko godziny. Myślałam, że chciałbyś tu być. Naprawdę tu być. Po co? Moja obecność nie jest konieczna. Nie potrzebujesz pomocy, by przejść przez te drzwi. To ty przyszłaś na świat w tym celu, nie ja. Chyba spędziłeś tu sporo czasu. 19 lat temu. Góra zniszczył ogromny wybuch. Twoje narodziny, śmierć Gai. Odgłos było słychać aż we Włości. Popiół zaciemnił niebo. W południku składali się w pół, próbując wytłumaczyć ten znak. Krater płonął tygodniami, ale gdy ostygł, byłem pierwszym, który zobaczył, co w nim jest. Z czasem maszyny zwarły szeregi, aby go strzec. To dobrze. Nikt tam później nie chodził. Oprócz mnie. Chyba już tam pójdę. Tak. Gdy znajdziesz główne obejście, zyskasz możliwość pokonania Hadesa, Aloy. Wszystko zależy od ciebie. Tożsamość genetyczna potwierdzona. Autoryzacja wejścia. Witam, doktor Sobek. Może pani kontynuować? Powiem wam tak, mamy już długi odcinek, także zrobimy to sobie wszystko w następnym, w sensie już w następnym pociągniemy fabułę dalej, w następnym
Znajdziemy to ogniwo brakujące jedno ostatnie. I dokończymy właśnie tę misję ze zbrojami. No, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następne. Zapraszam do subskrypcji, jeśli ktoś jeszcze tego nie robi. No i do następnego odcinka. Także cześć.